Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. 12 stycznia 2020 roku odbędzie się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagra orkiestra również w powiecie myślenickim. To już po raz 21. Na terenie naszego powiatu ulokowane będą 3 sztaby. W Sułkowicach, w Sułkowickim Ośrodku Kultury, w Myślenicach, w Kamienicy Obońskich w rynku nr 27 oraz w Krzywaczce w Zespole Placowego Światowych. Na ulicę powiatu myślenickiego wyjdzie ponad 200 wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Myślenicach zapowiada się ciekawie i zaczyna się już w piątek, bo od godziny 8.45 do 13.00 trwa kiermasz słodkości w Szkole Podstawowej nr 2, ulica Żeromskiego 2 w Myślenicach. 12 stycznia w niedzielę od 9 do 15 przejażdżki oraz pokaz samochodów zabytkowych Motosport Myślenice w rynku w Myślenicach. Od 10 do 12 oraz od 14 do 16 grawerowanie na szkle w sztabie WOŚP w rynku 27 w Myślenicach. Od 10 do 16 kłady off-road. Myślenicki klub motorowy zaprasza na plażę trawiastą na Zarabie. A o 18 wielki hit. Lemon akustycznie zagra w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu przy Piłsudskiego 20 w Myślenicach. A o godzinie 19 licytacja gadżetów WOŚP do wylicytowania kubki, kalendarze, koszulki i wiele, wiele innych gadżetów, a to w rynku 27. Finałem zaś o godzinie 20 będzie Światełko do nieba, pokaz ogni sztucznych oczywiście w rynku w Myślenicach. 12 stycznia Myślenice i inne miejscowości w naszym powiecie nie może Was zabraknąć. Bądźcie z nami, zapraszamy serdecznie.